Naszym gościem jest dziś pani Anna Głogowska, znakomita tancerka w tańcu towarzyskim, uznana w kraju i za granicą, gwiazda programu Dancing with the Star i niezwykle charyzmatyczna i ciepła osoba. Pani Aniu, jak się zaczęła pani historia z tańcem? Wow, to było dawno temu, ale muszę powiedzieć, że no miałam 12 lat i po prostu przyszłam do osiedlowego Domu Kultury Kamionek i tam było naprawdę... To był cudowny początek, bo ja po prostu tańczyłam w formacji, w zespole, więc takiej rywalizacji jako takiej, którą tu dzisiaj na przykład można obserwować, nie miałam, tylko wszyscy na początku wzrastaliśmy sobie razem w rytm tańców latynoamerykańskich. Pokochałam ten taniec tak strasznie, że już potem nigdy nie przestałam i mam nadzieję, że nie przestanę, że do końca życia będę tańczyć. Czy dzisiejszy dzień tu w Tarnowie jest dla pani taką sentymentalną podróżą w czasie? Każdy turniej, na którym mam przyjemność i zaszczyt być teraz i albo komentować, albo po prostu sędziować, jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Uwielbiam to robić. Jestem taka dumna i szczęśliwa, kiedy widzę, jakie są te dzieciaki zdolne, jakie fajne, jakich mamy zaangażowanych rodziców. Jak to wszystko coraz lepiej wygląda, jak się nasi organizatorzy coraz bardziej starają, że pozyskują tych sponsorów i że te sale są takie piękne i ozdobione i oświetlone i nagłośnione. Nie tak jak kiedyś, że tam się skakały te winyle i w ogóle był bałagan straszny, więc teraz jest naprawdę inaczej. No i mam nadzieję, że również sami tancerzy, same te dzieciaki to doceniają. Co czuje Ania Głogowska, kiedy sama tańczy? O, kiedy ja tańczę, to ja mam amok. Ja po prostu myślę tylko o tym... Teraz ja. Teraz mówię ja i po prostu to jest cudowna, euforyczna wręcz. Taki stan, w którym najważniejsze jest, żeby opowiedzieć ciałem jakąś historię. I w tej historii to jest dla mnie najistotniejsze, żeby w tej historii się odnalazł mój bohater. Raz, dwa, trzy, cztery. Związała pani swoje życie zawodowe z tańcem. Czy to była trudna decyzja i czy to jest decyzja, która wymaga wyrzeczeń od kobiety? To, że jestem zawodowym tancerzem, to mi się właściwie przydarzyło wszystko przez przypadek. To znaczy, zupełnie niczego nie planowałam. W dzisiejszych czasach dzieciaki mają biznesplan z rodzicami ustalony. Wiedzą, do którego choreografa będą jeździć, u kogo szyć kostiumy, ile lekcji tygodniowo i tak dalej. Kiedy ja zaczynałam, tak nie było. Nie było takiej świadomości. Więc u mnie się to wszystko przydarzało po kolei i w bardzo dużej, takim przypadkowo. Dużo rzeczy się wydarzało przypadkowo. Ale teraz uważam, że to, że mi się tak przytrafiało i że teraz jestem tu, gdzie jestem, to jest tylko okazja do tego, żeby podziękować losowi, bo ja naprawdę bez tańca nie umiałabym żyć i czułam to od zawsze. I pomimo wielu trudności i tego, że ani nie miałam finansów, ani nie miałam też jakichś niesamowitych, co za tym idzie, szkoleniowców przy sobie, to jednak zawsze trafiłam na swojej drodze na kogoś, kto potem mi pomógł dalej się rozwijać, albo w jednym zespole, albo w drugim, albo już na turniejach. Dzisiaj bardzo modnym słowem jest słowo sukces. Niewątpliwie jest pani kobietą sukcesu, ale co to słowo dla pani oznacza? Dla mnie sukces to jest to, że przed turniejem albo po turnieju podchodzą do mnie dzieci, młodzież albo ich rodzice i chcą sobie zrobić ze mną zdjęcie. To jest dla mnie ogromny sukces, bo ja uważam, że ja widzę po prostu i za to im też dziękuję, mimo wszystko szacunek. I to nie jest, jak to się mówi,
celebryctwo, tylko ja jestem tutaj w swoim świecie tanecznym. Nie jestem dla nich do końca panią z telewizji, bo oni mają już te gwiazdy gdzieś tam wkoło siebie najróżniejsze, tylko jestem dla nich ważna i czuję to po prostu podczas tych rozmów. To jest dla mnie największy sukces, że oni chcieliby tańczyć tak jak ja, albo w tą stronę. Właśnie tak bardziej na przykład emocjonalnie podchodzą do swoich choreografii, coraz częściej zadając sobie pytanie, o czym tańczę, a nie żeby w ogóle tańczyć. I dla mnie to jest mój sukces. You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, I'm just a man, take my hand. O czym marzy kobieta, która tak wiele osiągnęła? Mogłaby nam pani zdradzić swoje marzenia? O tym, żeby nigdy mi nie przestało się coś marzyć. Znaczy ja zawsze chciałabym po prostu mieć kolejne wyzwanie. Chciałabym, żeby się taniec nie skończył dla mnie w wieku 40 lat na przykład, tylko żebym cały czas znajdowała dla siebie jakieś źródło, jakieś ujście, żeby też, marzę o tym, żeby też dzieciaki, które teraz albo w szkole, albo będą uczestniczyły gdzieś tam i przez moje życie się przemazują, żeby potem dla nich stworzyć fajną perspektywę i żeby one miały co robić później. Chciałabym strasznie promować taniec wraz z różnymi kolegami, moimi, zarówno ze świata show biznesu, jak i tańca. Chciałabym, żeby po prostu taniec się rozwijał, żeby stał się naprawdę atrakcyjny, nie tylko tak na turniejach, ale przede wszystkim, żeby było go jak najwięcej tak artystycznie w telewizji, w mediach wszystkich. No o tym marzę. No. Marzę też o tym, żeby na przykład jakiegoś znakomitego tancerza twarz pojawiała się na reklamie, powiedzmy Gillette, a nie tylko sportowców, piłkarzy, leniuchy i tak dalej, tylko żeby właśnie coś się tam naprawdę takiego z nami też zadziało, żeby tymi gwiazdami były również gwiazdy tańca. Kochani, serdecznie, tanecznie pozdrawiam was. Liczę na to, że będziecie oglądać każdą transmisję z turniejów tańca i że będziecie przychodzić, a potem może wysyłać nawet swoje dzieci, żeby się uczyły, bo taniec jest naprawdę wspaniałą przygodą.